jesteśmy w zespole szkół Józefowej Wisło. Za chwilę będzie uroczystość, który jest tu pan burmistrz, jest pani dyrektor szkoły. Polska Telewizja Narodowa. Skąd wy jesteście? Z jakiej klasy? Z pierwszej B. Pierwszej B. A jak masz na imię? Nikodem. Aha, i tu mieszkasz gdzie? W Józefowie? Nie. A gdzie? Na Bulce. A ty? Gdzie mieszkasz? Cisza ma być. Kochani, rozpocznę od misji naszej szkoły, która przyświeca naszym działaniom właściwie od początku istnienia oświaty tutaj, na terenie gminy Józefów nad Wisłą. Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie, zarówno wierzący, jak i poszukujący i niewierzący, poczują się związani najpiękniejszym zadaniem. Zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości, ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę. Wszystkie nasze działania są nastawione właśnie na realizację tej misji. Chcemy wam pokazać, co to znaczy być człowiekiem naprawdę. Jednym z takich działań jest dzisiejsze święto, Dzień Rodziny, w naszej szkole obchodzone od 2004 roku. I przypomnę, że pierwsze odbyło się pod hasłem, które stanowiły słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Największą mądrością jest umieć jednoczyć. Jednoczymy się wszyscy wokół wychowania najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Jednoczą się nauczyciele, jednoczą się rodzice, jednoczą się władze samorządowe. Co roku od 2004 każde święto Dnia Rodziny odbywało się pod innym hasłem. Chcieliśmy pokazać cały wachlarz możliwości, jakie stoją przed ludźmi. Od początku osobą, która wspierała te działania, był ówczesny zastępca dyrektora, potem dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, następnie wójt naszej gminy, teraz burmistrz pan Grzegorz Kapica. Witam serdecznie pana. Jak zwykle znalazł czas, żeby z nami być podczas tej uroczystości. Przyjechał w towarzystwie osoby, która też zawsze była przychylna w naszej szkole. Witamy.
A tutaj, bardzo mi miło, witamy Was dziewczyny.